Cześć, z tej strony Marta, a dzisiaj będziemy robić kubki z gąskami albo kaczuszkami. Daję wam wybór, jak nazwać te zwierzątka. Moim zdaniem przypominają oba te zwierzęta, więc może to jest jakaś gęsio-kacza hybryda. Kto wie, zostawiamy to w spokoju. W każdym razie to jest nowy trzaskowy kubek, który bardzo wam się spodobał i na następną dostawę muszę ich przygotować naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo dostawałam sporo wiadomości, że jest takie zapotrzebowanie. I są chętni na kubek z gąską i kaczuszką. Ten wzór powstał bardzo spontanicznie. Zostałam zainspirowana swoim własnym kubkiem z chmurkami. Tylko w chmurkach korzystam z naklejek i kolorowych szkliw, a tutaj postanowiłam, że użyję jednego szkliwa i dodam kolorowe farbki. I będę mogła dodać więcej kolorowych detali. A tak wyglądają kubki gotowe do wypału. To kto z was na nie czeka?